Dziadami? Na bank. Dobra prasa. Cotygodniowy przegląd miesięczników. Z Kamilem Bałukiem i Bartoszem Zaleckim. Dobra prasa. To my. Pan Bartek. I pan Kamil. Miło mi cię widzieć, kolego. Również. Likewise, jak to mawiają. Likewise to też jest wtedy, kiedy polajkowałeś coś i potem jesteś mądry po szkodzie, po lajknięciu. Likewise. A, no to zlikewise'ujcie dobrą prasę. Oraz naszego sponsora, którym dalej jest. Udało nam się nie stracić sponsora po pierwszym odcinku sponsorowanym. Bo jedliśmy jego produkty. Zgadza się. I dlatego jesteśmy tacy zażywni i rumiani. Stolica lodów i pączków. I żeby udowodnić, ponownie będę potrzebował twojej pomocy, bo nie dam rady jedną ręką. W jedzeniu zawsze. Podnosimy, jakby to był jakiś herkulesowy wyczyn. To są... Też chciałem od razu okruch. Ja też masz taki problem, że masz afty na mordzie, bo jesz rzeczy z ziemi. Nie, akurat nie, ale o, ja na to żele, wiesz? Ja też nie mam. Jak coś mi upadnie, tak, tak. to ja to podniosę raczej. Taki mam dziki zwyczaj. Bardzo to być może dlatego, że byłeś kiedyś ministrantem, bo ministranci są od tego, żeby chleb z podłogi podnosić. Tak, i go całować jeszcze. No, u nas był skandal, bo w rodzinie był właśnie się małżeństwo rozeszło, bo ciocia weszła do domu, do kuchni, patrzy, a tam... Z ministrantem? Nie, z chlebem się jej mąż całuje. On mówi, nie, bo upadł, muszę ucałować. On mówi, ta, spodnie też ci zdjął. Tak było. Nie, oczywiście nie. Jeżeli bym był specjalistą od upadku, to bym był raczej... Albertem Camus. Raczej bym był po prostu Łukaszem Iskariotą, który pomógł... nie, jak się nazywał ten... Kogo tam... Eukariota. To Eukariota. Organizmy... Łukasz Eukariota? Wspaniale. Bardzo dobrze. Nie, ale jak się Jezus w czasie drogi krzyżowej pomogli właśnie. Centurionowie zmusili kogoś do tego, że mu pomógł ponieść krzyż przez pewien fragment. I to jest nieznana postać. To się w ogóle nie zdarzyło. Nie mogę się skupić na tym, co mówisz, bo nie wiedziałem, tutaj... która ręka zapoda gazetkę. Haha. Słuchajcie. Dziś 1000 najlepszych rad od magazynu, który się nazywa Dobre Rady, więc oni już mieli dobre rady. A to jest 1000 najlepszych z rad. A ja wiem, że dobre rady są wydawane od wielu lat, więc to nie są jakieś tam podpierdółki rady, to są prawdziwe dobre rady. I to jest wszystko 1000 najlepszych rad, jak zdrowo jeść. My co prawda dzisiaj troszeczkę, to nie są najzdrowsze rzeczy, ale są bardzo smaczne, więc stwierdziliśmy, że prawda. Możemy, zwłaszcza, że prowadzimy sportowy tryb życia, codziennie. Tak, szczególnie od kiedy zamknęli fitnessy. Dokładnie, no ale franczyzę otworzymy własną, nie ma problemu. Ale ja się odkuję jeszcze, nie martwcie się. Na pewno, po 40 się rusza ponoć mocno. Przy trzecim dziecku już zacznie się. No, dokładnie. No cóż, do magazyn ten ma, to jest specjalne wydanie, 100 stron, nie tylko przepisów, ale też takich rad. Jest bardzo niedrogi, to jest 5 zł. Co prawda... Właśnie, muszę przyznać po tych wszystkich magazynach, które my omawiamy, że przewidzenie ceny jest niemożliwe. Niemożliwe. Przypadkowe ceny, tak. To jest jakby, o czym jest, jakby jak jest premier wydane, Morawiecki to... przyszedł do sklepu i po prostu wbili coś a na kasę. A to za 3, a tego tam. Nie, no była sytuacja, jak nie chcę tutaj wchodzić na tematy polityczne, ale nasz pan premier robił tak zwany w modelowym sklepie kiedyś zakupy i tam były ściemniane coś ceny. Takiego, no. Coś pięknego. No to tutaj podobnie 5 zł to jest, ale tu też nie ma za dużo treści wbrew pozorom. To jest tylko tak. Na sam początek, żeby nie było, że to tylko jedzenie, są też, co jedzą gwiazdy, na przykład pani... Co to za gwiazda? To jest gwiazda Agnieszka Cygielska. Nie znasz jej? Nie. Ale kupuje z umiarem. To się ceni. Co jedzą gwiazdy? No, czym one się żywią? No, przede wszystkim naszą uwagą. Jeżeli... I naszą zbiorową miłością. Tutaj jest bardzo ciekawy fragment rady czytelniczek. Nie wiem, na ile to są rzeczywiście rady czytelniczek, ale na przykład... Pewno są. Ale słuchaj, są takie, o tym nie słyszałem. Czy wiedziałeś na przykład, że zamiast wanilii można, wanilii i... Czy waniliny? Wanilii i, przez dwa i na koniec, Beata z Katowic radzi nam, by użyć nasion arcydzięgla.
tego... Wiadomo, przecież nasiona arcydzięgła zawsze na każdej półce. Na podorędzie, ja sobie lubię czasem gryznąć. A wanilia trudna, bo to trzeba z Madagaskaru przywozić. A, zgadza się, przez Beniowskiego. Nie, ale... Ej, ale jakby, a propos dobrej prasy retro, jakby Polska miała kolonię jednak, to byśmy tyle wanilii... To by miała pieniędzy, tak. I nie trzeba byłoby arcydzięgla dealować. Co dzień byśmy mogli, jak... Słuchaj, przychodzisz z czym? Z jakim sosem hot dog? Ketchup? Waniliowy. Z prawdziwej wanilii. Pani ci skrobie w żabce, wiesz. Dobra, bo się skupiamy. Arcydzięgiel to w ogóle jest ten, a jest też ten, to jest senior też tego rodu, tych aktorów arcydzięgrów właśnie. Tak. Marian Arcydzięgiel. Marian Arcydzięgiel. U Arcy Smarzowskiego. Słuchaj, ja tu chcę tak naprawdę jedną rzecz, bo nie jest też tajemnicą. I ja już kilka razy poruszałem, że dziwi mnie, jak oglądam za każdym naszym odcinkiem, że ty jesteś taki większy ode mnie. Że po prostu wyglądasz, jakby była krzywo kamera ustawiona, albo że siedzisz bliżej. I po czym ja jakoś tak przytarłem na oczy, łuski mi spadły jak szawłowi w drodze do Damaszku. I ty po prostu trochę przytyłeś. Nie jest to wstyd? Ale odkrywca. No. Ale co? I dlatego mam dla ciebie radę, ponieważ test. Sprawdzimy, jaki jest twój typ metaboliczny. Zobaczymy, jaki twój jest typ. Ja już rozwiązałem, ja już wiem, tak? Ale... Szczypioreczek, co? Suchoklates jest takie określenie. Bardzo straszne. Dobra, dawaj. Kilka tego pytań, nie wszystkie. Dobrze. Na przykład, takie klasyczne. Twój apetyt wieczorem. Słaby, chętnie jesz kolację, zdecydowanie największy. To są osobne odpowiedzi. ABC. Chętnie kolację. No i gra. Jaki jest twój ulubiony klimat? Podzwrotnikowy? Zwrotnikowy? Umiarkowany. Umiarkowany. Bardzo dobrze. Co to jest za pytanie? Po ukąszeniu komara. Zajadam smutek. Dobrze, to była odpowiedź. Ile śliny produkujesz? Strasznie, to jest otwarte pytanie w litrach. Strasznie dużo, jak widzę jedzenie. Jak widzisz to oczy ci się świecą jak znice? Tak. Bo dobrze o tym wiesz, że pogrzebym, jak wiesz. Dokładnie. Żeby nie było wątpliwości, to są wszystko prawdziwe pytania. A, bo nie zrozumiałem żadnego. Odpowiedzi tak. Na przykład pytanie, bo to jest jeden z dziwniejszych testów, jakie widziałem. Pytanie jest, jakiego koloru masz uszy? Dobra, stary, powiedz mi, tak? No jakiego masz? Muszę schudnąć. Jaśniejsze i bledsze niż twarz? Takiego koloru jak twarz? Są bardziej czerwone niż twarz, zakładam. I lecimy dalej. Jakie masz paznokcie? Brudne. Zarobione. Brudne. Co to są za pytania, ale no potem naprawdę moje BMI dłonie... jest wyliczane z tych pytań? Nie, typ metaboliczny. A, to jest co innego. Moje dłonie zazwyczaj są. Jest takie spocone. Pytanie. I moje ulubione. Jaki masz kolor skóry twarzy? Uwaga, to są autentyczne odpowiedzi. Czerwony, niebieski. Uwaga, jest zdecydowanie blada. Jest oliwkowa, ciemniejsza. I trzecie pytanie, ma normalny kolor. Racist as fuck. Ja tylko cancel normalne, znasz mnie. 1000 najlepsze do Co znaczy normalna? Co znaczy normalna? A oliwkowa jest nienormalna, jest osobnym pytaniem. To jest rasizm wobec osób z kręgu kultury śródziemnomorskiej. Dokładnie. Który jest podwaliną naszej europejskiej cywilizacji. Oraz ma najbardziej optymalną dietę. Zgadza się. Więc akurat tu nie powinno... W swoich wypowiedzi wygląda na to, że twój typ metabolizmu to średnio wolny. To, co ci może zaszkodzić? Mogę ci zaszkodzić? To nie jest żart. Skrajności. Słodkie. Skrajności. Tak, ogólnie żebyś... Trochę z lewicy, trochę z prawicy, jak Abela Bliza. I się obudzisz w kostnicy. Ha, ha, ha. Słuchaj. To też czytasz naprawdę z tego? Tak. Nie, znaczy nie, to o nią polityce. Są też na przykład superfoods, superprodukty. Jest moje ulubione, czyli japońskie owoce noni. Noni? Noni. I one mają bardzo dużo, uwaga, Sok z noni jest. Kwercetyny. Ja lubię te wszystkie nazwy. Tam jest a co jest jeszcze? Poczekaj, powiedz o tych superfoods. Co tam no co jest? Tam jeszcze jest? Kurkuma z pierwszy. Kurkuma, to jest. Cykoria. Właśnie jadłem dwa dni temu, bo ma dużo inuliny. Eukaliptus. Eukaliptus? Miód manuka. To musisz się go spytać. Miód manuka, to słyszałem. Czy da, bo manuk nie oddaje tak. Sok z brzozy to też polityczne. No i tutaj jest też, jak odzwyczaić się od cukru. O, to są genialne. To bardzo ciężko nam tutaj. Cześć, ja będę jadł i będę ci tłumaczył.
Uwaga, tydzień pierwszy. Zrezygnuj ze słodzenia i słodyczy. Bardzo dobra rada. Na przykład, czego unikać? Masz coś, ochotę na coś słodkiego? Sięgnij po miód albo owoce. Ale tylko manuka. Aha. I owoce... Tydzień drugi. Spróbuj wytropić ukryty cukier. Na przykład zbierz siatki informatorów, żeby oni ci jakoś to... Tydzień trzeci. Sięgaj po zdrowe węglowodany, by nie ciągnęło cię do słodkiego. Ja to zastosowałem. Jestem zadowolony. Jest życie bez cukru. Naprawdę powiadam wam. Słuchaj, magazyn tak naprawdę chciałem ci pokazać innego powodu, że dawno nie oglądałem w ogóle magazynu o jedzeniu. Mhm. Zapomniałem, że oni... To jest bardzo ciekawe, przyjemne. Jest uczną dla oczu. Zobacz, jakie to są piękne zdjęcia w ogóle. Wow. Nie? To jest do zrobienia we własnym domu. To twarde warzywa. Tak, gołąbki w liściach, botwinki, zdrowa pizza, no to kit. Zapiekanka pyszna i pożywna i moja ulubiona nazwa, czyli uwaga, uwaga, muffinki z pomysłem. Ale to wygląda faktycznie, zdjęcia są dużo lepsze niż kiedyś. Tak, jest to, no właśnie mówię, ja byłem zszokowany. Ale to wszystkie, ja myślałem, że jeszcze, tysiąc rad to będą jakieś rady nie tylko żywieniowe. Nie ma tutaj dużo tych rad. To jest głównie, i wszystkie są takie właśnie, trochę mniej tego, jakie ma go koloru masz uszy, czy masz normalną kolor skóry, czy na przykład palisz mentole, czy głośno gadasz w kinie. No, no tak. Jest tu jakiś taki rasistowski podton, tak zwany. Słuchajcie, magazyn jak za tę cenę, niezły. Jestem zszokowany, bo myślałem, że one są droższe. Ale jeszcze musisz wydać na produkty. Bo spora szansa, że to są też tłumaczenia. Jak zwykle, właśnie to jest ten wstyd polskiej prasy, że tylko tłumaczą i tłumaczą. No wżdy postronni narodowie niech pamiętają, że Polska gęsi i już potrzebujemy tłumaczeń. O Jezu, jak dużo. I główna, ogólnie magazyn taki sobie, no nie jest to największy hit, nie poleciłbym. Poleciłbym w ogóle życie bez cukru. Wrócę właśnie. Ja lepiej się sobie czuję. Jak bez cukru, zasypiasz, nie masz bebzona nabombowanego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dzięki. Dobra prasa. Cotygodniowy przegląd miesięczników z Kamilem Bałukiem i Bartoszem Zaleckim. Szachista. Szachista? Nie, bo dobra prasa. Słuchaj, magazyn Szachista jest to niby magazyn, a tak naprawdę jest to troszeczkę taka jednoosobowa inicjatywa, bo redaktor naczelny Andrzej Filipowicz, znamy to, bo to już byli tacy redaktorzy naczelni, którzy totalnie dominowali nad resztą aspektów. Jest to bardzo zasłużony tyleż szachista, skończył karierę w latach 90. Ma notkę na Wikipedii, chyba sam wypełniał ją, ale sporo lat był nie tyle już szachistą, co sędzią szachowym, a potem działaczem szachowym. Działacz szachowy, to jest coś. No i ma różne takie wspomnienia z tego. Bardzo mi się nie podoba u pana Andrzeja to, że on jak tylko może to komuś wytyka, że ktoś przegrał. Myślisz, że on też tak był bezpośrednio na meczach? Jak przegrałeś z nim tam przegrałeś z Filipowiczem, jesteś dla mnie śmieciem. Aczkolwiek on chyba miał pewne, był jakimś mistrzem, ale chyba nie arcy. No, myślę, że tak. Myślę, że mógł być nieprzyjemny. Bo tak mi się wydaje. Może źle pana Andrzeja Filipowicza oceniam, ale chcę pokazać, co tu się dzieje w ogóle. Już we wstępniaku mamy właśnie szydery. Nie ulega wątpliwości, że Aleksander Donchenko dominował w Krakowie, a 2-3 tygodnie później Wake Andrzej zajął ostatnie miejsce i to, jak się mówi, był żartem, pół serio, z przewagą. No comments. Jakieś takie dziwne pasywno-agresywne. Wow. W anglosasi mawiałem na to, że somebody is throwing some shade. Aha. No i bardzo wdzięczne są te zapisy partii szachowych. Tak. Umiesz czytać te zapisy, czy nie bardzo? Nie mam takich ambicji. To dla siebie ten magazyn musi być absolutnie niezrozumiały w niektórych miejscach. Oczywiście, w większości miejsc, ale najfajniejsze są takie bardziej osobiste.
tutaj wynurzenia. I zaczynamy od nekrologów. No tak to jest. Rzeczniki 30 ostatnio dość... No młodzi umierają, co ci powiem. Tak. Dość w natarciu. I to jest jeszcze takie dosyć poruszające, bym powiedział, że mamy nekrolog, taki rodzaj i takie wspomnienie. I wspomnienie szachowe. Z partii z 74, z 54. Super. No niesamowite, że ci szachiści tak zapisują te partie i potem mogą zrobić takie epitafium z partii, bo tutaj ze świętej pamięci. Gorzej jakby, jeżeli naczelny to mówi, przegrał fatalnie i dał ciała. Nie, tutaj akurat pisze o panu Tadeuszu Łubieńskim, że miał siłę ciosu, o czym przekonało się kilku mistrzów Polski. Ale co, się bił z nimi? A nie, tę metaforyczną taką. Tak, dobra. Tak. I że świętej pamięci Tadeusz był niezwykle sympatycznym człowiekiem. Także takie wspomnienia mi się jeszcze całkiem podobają. Ale potem zaczynają się jakieś kolejne bardzo dziwne wspominki. Nie wiem w ogóle o co chodzi. O tym, że jury w składzie, oczywiście pan Andrzej Filipowicz, pan Ireneusz Łukasik i pan Jacek Rzemontowski dokonało 2 maja 1986 roku oceny stałych działów szachowych i publikacji o szachach, które ukazały się w prasie polskiej w 1985 roku. To jest wspomnienie po tym, że trzyosobowe jury oceniło siedziało dodatki i czytało szachowe do gazet. Myślę, że Kamil, udało nam się osiągnąć poziom meta, jakiego do tej pory nie było. Ponieważ jest to magazyn w formie wideo, w której czytamy magazyny i w tym magazynie znaleźliśmy fragment o tym, jak typ wspomina o tym, jak czytał magazyn. W 85, tak. I słuchaj, to jest na całą kolumnę. W konkursie na najlepszy stały dział najdziwniejszy szachowy. Moment mojego życia, a byłem w różnych przypałach. Ale to oddajemy to historii, szczególnie, że nie żyliśmy wtedy jeszcze. Mm-hmm. To było 3 lata przed naszym urodzeniem. W konkursie na najlepszy stały dział szachowy nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano klubowi szachowemu Razem, redagowanego, mu powinno być, w tygodniku Razem przez Grzegorza Grzebana, Mirosława Litmanowicz, Mirosławę, przepraszam, i Sławomira Wacha. Ponadto jury postanowiło wyróżnić dyplomem stały dział szachowy Gazety Współczesnej w Białymstoku, redagowany przez Dariusza Klimaszewskiego. To Senevrati, jak mówią nasi południowi sąsiedzi. To jest puenta tego. Niewiarygodne. To są takie bardzo dziwne wspominki. Ale są też czasami jakieś wieczne słuchy. Anegdoty. Anegdoty. Białystok anegdocha. Na przykład są wspomnienia z Saloniki 84. O, się działo. Czekaj. Powiadam ci, panie Kamilu, paradnie żeśmy się tam bawili. My... Pan Waldemar Bąkowski oraz reszta całego... Szachowe epizody, odcinek 135. Czyli to naprawdę jest w każdym numerze. I doszliśmy już do... Bo pan się urodził w latach 30, a jesteśmy już Kuwait 84. Ja się czuję, jakbym miał sweter. Uwaga. Ale teraz będzie trochę ożywczo. Na przełomie czerwca i lipca przyjechała do mnie żona z córkami. Jesteśmy w Kuwejcie w 84. Jesteśmy dalej w magazynie Szachista. Obwiozłem panie po całym Kuwejcie od granicy z Irakiem do granicy z Arabią Saudyjską. Jednakże najbardziej odpowiadała im plaża i niezwykle ciepłe morze w lipcowym upale sięgające nawet 50 stopni. Na plaży często siadali Arabowie i wpatrywali się w moje córki blondynki, co nie było bezpieczne. No więc używałem ostrych słów. Jalabara. Wynoście się. Chociaż rosyjskie paszą won lepiej tłumaczyć. Przepraszam wszystkich słuchaczy i słuchaczki posługujących się językiem arabskim oraz rosyjskim. Ale to cytat. Naturalnie, gdy pracowałem, to panie nie mogły opuszczać mieszkania, bo to było ryzykowne. Świetna wizyta, fajnie, że zaprosiłeś. W ogóle same kobiety nie mogły chodzić po mieście czy robić zakupy. No. Inny świat. Ale dobry, to syny wrat. Potem pan mówi, że podczas lotu z Hamburga do Amsterdamu udało mu się tylko siłą argumentacji opóźnić lot o godzinę swój. Bo chciał. Nie miał żadnego konkretnego powodu. Po prostu stwierdził, czy potrafi. Bo córka powiedziała, tato, czy mógłbyś opóźnić tutaj wszystkim zepsuć dzień? Tak. Dobrze. I podchodzi, nie wiem, czy pani wie, ale jestem nie tylko sędzią szachowym. Dobra, rzeczywiście. No ty jak tak to podajesz, to ja też czuję antypatię. Nie, do no, tego no ale poczekaj, bo pan Andrzej tutaj sam na przykład podaje przykład, że się nie może dogadać z ludźmi. Bo no co? Nasza ekipa leciała pod wodzą Hasana Ramadana Jumaha, studiował w Niemczech, i Ali Maksida, z którymi zaprzyjaźniłem się w Kuwejcie. Często chodziliśmy na wspólne spacery, przy czym zawsze żartowaliśmy. Oni rozmawiali po arabsku, żebym ja nie rozumiał. Ja zamieniałem kilka słów po niemiecku z Hasanem, żeby Ali nie rozumiał, a z Alim po francusku, aby Hasan nie rozumiał.
Ale i takie były spacery. Rany, być muchą na ścianie kuwejskiego budynku, żeby zobaczyć te akcje, co? Nie, wolałbym nie być, ale... Co więcej. Wow. W Dortmundzie odwiedził pan Jerzy Konikowski z żoną tutaj pana Andrzeja. Naturalnie nie umieszkałem zwiedzić miasta, a kiedy przyjechał prezydent Federacji Kuwejtu, to byliśmy na wystawnym obiedzie w restauracji na wieży widokowej. Cały czas siedzimy w 84 i czytamy, co tam się działo w świecie szachowym. Tak. Inna rzecz, że przy rezerwacji hotelu popełniłem pomyłkę. Mianowicie zarezerwowałem prezydentowi miejsce w hotelu trzygwiazdkowym zamiast w pięciogwiazdkowym, bo akurat oba hotele nosiły tę samą nazwę, co nie przyszło mi do głowy. W Kuwejcie obowiązywała ustalona hierarchia i szef federacji, Rashid Abdullah al-Rahmani, nie mógł mieszkać w hotelu o zbyt małej liczbie gwiazdek. Nie mógł. No i... Ale przygody. No i potem, wiesz, i potem mamy na przykład trochę, wiesz, partia i jest mój podopieczny Abdul Wahab, rozegrał dobrą partię, ale niestety przegrał. Nie? Niesamowite, nie wiem, być może pod koniec... Ale to wszystko jest autorstwa jednej osoby? Tak, to wszystko pisze. To jest jedna osoba pisze tę gazetę. Tak. Jedna. Tak. Kto to składa? A to już jest trzecia gazeta, którą on pisze, bo na Wikipedii można zobaczyć, że też był w redakcji innych gazet, które się podobnie nazywały. Tam szachy i... Roczniki są do kupienia. Szach też podobno napisałem. Szachu Machu też słyszałem, że jest tego. Szachu Machu to jest skład. Niesamowite to jest. No a, czekaj, a co to jest jeszcze? Jak to co? Szachy. Nie, tu wyślij mi pieniądze. A, to jest dobre, to możesz zerknąć. Tak? Bo to są porady dla sędziów. To jest akurat jeśli chcecie ciekawe. Zostać sędziami, sędzinami szachowymi, to mamy dla was kilka wspaniałych rad skrynicy mądrości, jaką jest głowa Andrzeja Filipowicza. Od razu ten zaznaczony fragment? Tak, tak, proszę bardzo. Zdarzały się wielokrotnie przypadki, że zawodnik najpierw dotknął bierchę, a następnie powiedział poprawiam i wykonał posunięcie inną bierką. To już artykuł 4.2.2, który powinien być surowo przestrzegany. Nie jest to łatwe zadanie dla arbitra. Miałem taką sytuację w Moskwie, na Aeroflocie, kiedy Hindus zareklamował, że rywal z Rosji dotknął bierkę i zagrał inną. Gdy podszedłem do stolika, to Rosjanin powiedział, że przed tym rzekł i sprawiaju. Było słowo przeciwko słowu i nie pozostało mi nic innego, jak wyjąć po prostu moją karzącą rękę i sprzedać dwa laki. Potem bez żadnego powodu stanąłem na pośrodku drogi do lotniska Jermontowo i powstrzymywałem ruch przez 3 godziny, bo mogłem. Potem nie mogłem się... Nie było tego. Ja nie wiem, to są jakieś głodne kawałki. Ale, to się wszystko zdarzyło, ludzie, ale to nie jest takie nieciekawe. Przed naszym urodzeniem. Tam na przykład jest o tym, że ludzie oszukiwali, że na przykład poddajesz partię. Nie robisz taki gest, poddajesz partię? Tak. A nie, ja się tylko witałem. A i co wtedy? No i wtedy sędzia musi zdecydować, czy to prawda, czy nie. Sędzia szachowy. No odpowiedzialna funkcja. Ja wiedziałem, że magazyn szachowy nie będzie sensacyjny, ale niesamowite jest, że jedna osoba robi taką długą gazetę. Ale to jeśli pozwolisz jeszcze, bo mamy sekundę. Ten żółty kącik. O, to w ogóle jest, jak chcesz się naprawdę sobie... Się, poza anteną mówią, że są osławione żółte papiery właśnie. Jak przeczytasz tę całość. Jeśli uważacie, że nic nie widać, bo to jest ekran. Tak. Nie, to, nie, no. To na żywo widać jeszcze mniej. Pewnie popsułem teraz wszystko i to się będzie chwilę jeszcze... Czy ty grasz w szachy? Nie, zawsze chciałem. Wiesz co, powiem ale ci... nie umiesz grać? Nie, po licencjacie miałem rok przerwy sobie zrobić. Po licencjacie, gdy w Dortmundzie siedziałem... I wtedy się miałem nauczyć grać w szachy, ale niestety... Ale zasady nie są skomplikowane. One zajmują 20 minut. Tak? Pojęcie, tak. One są arcy proste. A ja czekam 15 lat. No nie sądzę, że zajmą ci więcej niż te 20 minut, bo tam jest kilka ruchów tylko do opanowania. A potem można... Tak, już je stosujesz, tylko no, jakby to jest jak... Szachy się bardzo spopularyzowały ostatnio przez serial Gambit Królowej. Tak. Wydaje mi się, że wiele szachownic zostało zakupionych i się kurzy. Tak, to może tak. Ktoś odsprzeda. Ale tak. Też widziałem oddolną taką inicjatywę już od kilku lat na YouTubie, gdzie pozdrowienia, bo to jest też znajomy znajomego, Mariancello się nazywa pan. Piękna nazwa kanału i on właśnie w taki dosyć zabawny sposób analizuje rozgrywki szachowe. Dla osób, które się tym zajmują i interesują, to jest ponoć dość zajmujące, bo ma do tego taki szpigiel i jest w stanie to powiedzieć. Bigiel się mówi, nie szpigiel. Bigiel. Szpigiel. A szpigiel, to pamiętam, jak w 82 pojechałem z prezesem Związku Australijskich Krykiecistów. My tak się śmiejemy, a być może sami będziemy. Dziadami? Na bank.
sumie już jest tak. Siedzimy jak stare pierniki. Jemy bardzo dobre, trzeba przydać ciastka i przeglądamy gazetę. Niespodzianki, festiwal, mały szachista. Mały szachista? Co jest w małym szachiście? Przepraszam, że tam jeszcze... To jest dodatek mały szachista? Nie, ale jest napisane mały szachista numer... O nie, nie mówcie mi, że to jest żółte, wspomnienie. Wariackie strony, to jest mały szachista. To jest mały szachista? Nie. Coś tu jest nie tak. Mały szachista to jest wspomnienie o gazetce z 86. Mały szachista odszedł od nas. Miałeś no, tylko latek 3. Ja pamiętam tę sytuację, jak mały szachista, wiesz, był na planecie właśnie swojej własnej, podchodził do... Baobaby rosły? Rosły i potem ten lis... Słuchajcie, dziękujemy bardzo serdecznie. Moi drodzy, to był kolejny odcinek, dosyć krótki, trzeba przyznać, ale to może i lepiej, bo mówi się czasem, refleks szachisty, pozwolam do tej gry, trzeba bardzo szybkiego analizowania tego, co się dzieje, w szczególności w blitzu. To jest ta taka wersja, gdzie robisz cia-cia-cia-cia, tak o, cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia. Musisz szybko... Szachy są w tej wersji, czy Zimberga? Szachy wymagają szybkiego myślenia. Szybkiego, to prawda. I to nie są ten, bo nawet jak grasz tak przyjacielsko, to zaraz tu siedzi, to no dawaj, no już, ruszaj. A się okazuje, że siedzi przed tobą tutaj redaktor naczelny i... Po 40 latach dalej mam te partie zapisane i wyciągnie. Tak. Wyciągnie. A, nie ma lekko. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszamy oczywiście na nasz kanał na YouTube, na nasz kanał na Spotify. Spotify na oraz Instagram. Instagram und Facebook und kleine Hündchen. Was magst du? Dziękujemy bardzo serdecznie. To była dobra praca.